jestem trochę wywołany do tablicy przez kołobrzeskich radnych, a mianowicie chodzi o sprawę słynnych faksymile prezydenta. Faksymile prezydenta Kołobrzegu było tematem piątkowej konferencji działaczy Prawa i Sprawiedliwości i Macieja Bejnarowicza. Od kontroli prezydenta i tego, co robi urząd, jest Rada Miasta. Jeżeli Rada Miasta podejmie taką decyzję, żeby dokonać kontroli w tym zakresie, to dobrze. I jestem przekonany, że ta kontrola powinna się odbyć szybko, sprawnie i wyjaśni, czy rzeczywiście w urzędzie nadużywane jest faksymile prezydenta. Jako przykład używania faksymile Janusza Gromka Jacek Woźniak wskazał dwa swoje prywatne dokumenty. Jeden to dyplom, drugi jest już poważniejszy. O ile na takim dokumencie jak ten faksymile można prezydenta przybijać, nie? O tyle na dokumencie takim jak ten, to jest dokument związany z prawami pracowniczymi, już nie można przybijać faksymile. On oczywiście dotyczy mnie osobiście, w związku z tym, że ja nie zamierzam z tego powodu robić jakichś większych sensacji. Nie będę z tego tytułu do prezydenta występował, żeby ten dokument mi wymienić. Z kolei, gdyby się okazało, że w innych sytuacjach też nadużywane było faksymile, w takich przypadkach te dokumenty mogą być nieważne. W związku z tym uczulam urzędników Urzędu Miasta, żeby takich rzeczy więcej nie robić. Ja z tego tytułu nie będę robił jakiegoś wielkiego halo. Z kolei uczulam, że w innych przypadkach może być ktoś mniej wyrozumiały. Jacek Woźniak podkreślił też, że on jako wiceprezydent do spraw społecznych faksymile nie posiadał, nie posługiwał się też faksymile Janusza Gromka. Na wniosek radnego Krzysztofa Plewki sprawą faksymile ma się zająć komisja rewizyjna.